Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Bardzo serdecznie witam na Studium Biblijnym. Studiujemy Księgę Dziejów Apostolskich, a dzisiaj będziemy mówili o działalności apostoła Piotra. Jesteśmy w Kościele Adwentystów Dnia 7 w Podkowie Leśnej, a Dzięki telewizji Nadzieja możemy gościć w Państwa domach. Muzyka Razem ze mną na temat apostoła Piotra będą rozmawiać Magda, Władysław i Dawid. Ja na imię mam Waldemar. Studium biblijne. Chcemy rozpocząć modlitwą. Kochany Panie Boże, dziękujemy Ci za Księgę Dziejów Apostolskich i prosimy Cię, żebyś sprawił, żeby, żeby ta treść stała się taka zrozumiała i bliska nam, jak to tylko możliwe. Poprowadź nasze rozmowy. Amen. Amen. Społeczność... Młodego kościoła wymaga utwierdzania, są różne sprawy do załatwienia, do ugruntowania, czasem nawet do napomnienia. I apostoł Piotr wyrusza w taką podróż, żeby odwiedzić grupy, odwiedzić zbory. Jest jak najbardziej do tego predysponowany, bo przecież był z Jezusem. Z Jezusem, którego teraz już nie ma na, na ziemi, obecnie fizyczne, fizycznie obecnego. No i tenże Piotr wyrusza w podróż. Sprawozdanie biblijne nie podaje tematów jego kazań, nie podaje kogo napominał, kogo pocieszał, ale są zapisane Ciekawe wydarzenia z jego y, działalności. Jakie to są wydarzenia opisane w dziewiątym rozdziale dziejów apostolskich? Pierwszą z historii, jaką sprawozdaje nam dziewiąty rozdział dziejów apostolskich, jest uzdrowienie Eneasza. Piotr spotkał tam pewnego sparaliżowanego człowieka i Wierząc w moc pana Jezusa, po prostu uzdrowił go. Drugą historią jest wskrzeszenie z martwych tabity, która cechowała się tym, że prowadziła bardzo dobroczynne życie dla innych ludzi. Skąd Piotrowi przyszedł pomysł, taka myśl, żeby uzdrowić żeby wskrzesić No apostoł Piotr był uczniem Jezusa Chrystusa i często obserwował jak Jezus Chrystus uzdrawiał różnych ludzi ale też człowiek ludzi sparaliżowanych i pomyślał że przez ten sam Jezus może i tym razem coś takiego uczynić Zresztą pod, podkreśla to tak. że w imieniu Jezusa Chrystusa to, to czyli nie w swoim. Tak, dlatego, dlatego nie jest to to samo zachowanie i tak dalej, ale są pewne pewne szczegóły, pewne zmiany. Przede wszystkim apostoł Piotr mówi w imieniu Jezusa Chrystusa, że to nie ja uzdrawiam, ja mam taką moc uzdrowienia. To Jezus Chrystus ma. I jeżeli wierze, zwrócimy się do Chrystusa, on może to uczynić i w tej konkretnej sytuacji Jezus Chrystus to uczynił i Eneas został uzdrowiony. I wielkie Podol, zainteresowanie tak, było. Pod, podobnie jak Dorka też Tak. mogła e, drugi, dalej służyć. Drugi przykład, który w dziewiątym rozdziale jest, to jest z Dorką, która czyniła wiele, wiele dobrych uczynków, no ale zmarła. No i postanowiono szybko, zawołać, przyprowadzić Piotra. No i te wszystkie, wszystkie wdowy, ci wszyscy biedni ludzie, którzy, których, którym ona służyła, z płaczem wskazywali nawet rzeczy, które czyniła. No i apostoł Piotr też podobnie uczynił, jak to Jezus Chrystus w wypadku córki, Przełożonego Bożnicy Jajra. Nie było chyba tam wiary. I dlatego usunął wszystkich, a następnie padł na kolana i modlił się. No i następnie zwrócił się do, do Dorki, no, aby wstała, ożywiła się. No i czytamy, że w dalszym ciągu służyła następnie. I też wielkie wrażenie powstało. Tam na końcu jest powiedziane, że wielu, wielu uwierzyło na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. Nie na podstawie tego, że Piotr ma jakąś nadzwyczajną tak. zdolność, ale że Piotr w wierze zwrócił się do Jezusa Chrystusa, który będąc na ziemi te rzeczy czynił. I teraz Jakże, kolejny tak. raz. Jakże chcielibyśmy. Naśladować Piotra. Tak. Y, y, pomodlić się i zrobić coś spektakularnego. Żeby ktoś y, y, był zdrowy, został uzdrowiony. No, bo nie wiem, chyba na zmartwychwzbudzenie byśmy się chyba nie zdecydowali y, dzisiaj. Y, ale taka, taka y, chęć, czy jakby może nawet pokusa jest, żeby Pomodlić się i uzdrowić kogoś. Tu chcielibyśmy naśladować apostoła Piotra, ale przecież jest wiele innych rzeczy i spraw do naśladowania. Do naśladowania Jezusa, czy nawet apostoła Piotra. Nie tylko te rzeczy takie wielkie. A właśnie to, co już wspomniałeś, są bardzo ciekawe dwa sprawozdania i przy Eneaszu i przy Tabicie. Przeczytajmy może dwa teksty z 9 rozdziału dziejów apostolskich. Magda, proszę Cię. Przeczytam dwa wersety z 9 rozdziału dziejów apostolskich, takie podsumowujące te historie. Pierwszy werset to 30, 35 werset, a potem jeszcze 42 i widzieli go wszyscy mieszkańcy Lyddy i Saronu, którzy też nawrócili się do Pana. To jest o powstaniu Eneasza, uzdrowieniu go, a potem drugie odnośnie Dorcas. I rozniosło się to po całej Jopie, i wielu uwierzyło w Pana. Prawdopodobnie ta młoda społeczność kościoła chrześcijańskiego, Potrzebowała utwierdzenia. I Bóg w taki sposób zadziałał, żeby pokazać, że Jego moc, jego działanie nie skończyło się wraz z odejściem Jezusa Chrystusa do nieba. Że on może działać w dalszym ciągu przez swoich ludzi. I chwała mu za to. Myślę, że my nadal mamy tę potrzebę. Nie tylko ten wczesny Kościół. Mamy potrzebę, żeby widzieć Boga żywego w naszym życiu. Bogu, Boga, który odpowiada na nasze modlitwy. I tutaj jest właśnie to, co czytałam, że wielu uwierzyło, tak? Bo każdy ma jakieś sprawy, które są na sercu. Coś, co nosimy. Coś, co boli. Coś, z czym nie możemy sobie dać rady. Nie wiem, każdy ma jakieś sprawy. Niekoniecznie I... zdrowotne. Niekoniecznie zdrowotne. Każdy ma jakiś tam ból w sercu, tak to jest na tej ziemi. I jeśli spotykamy w życiu Boga, który odpowiedział na nasze wołanie, to wtedy mamy taką wiarę, która oparta jest na doświadczeniu, tak to co spotkało tutaj chrześcijan. A z drugiej strony mamy wokół siebie ludzi, których my się modlimy, a oni nie dostają tych odpowiedzi. I myślę, że to jest ta taka trudna strona, bo Piotr też nie uzdrowił wszystkich chrześcijan. Tak? Tu jest powiedziane o tych kilku osobach. Może było ich więcej, bo w innym miejscu jest napisane, że wielu przychodziło tam, że wielu doznawało uzdrowienia. I tak samo nawet myślę, że i my mamy takich najbliższych, tak? którzy cierpią, którzy mają problemy. Różne, różne problemy. Niedaleko tej Jopy w Cezarei kolejna historia, którą. Księga Dziejów Apostolskich sprawozdaje. I w tej Cezarei był Korneliusz. Może kilka słów o Korneliuszu. Korneliusz był setnikiem kohorty, e, zwanej italską, jak to jest napisane w Biblii. Czyli, żołnierz Czyli był żołnierzem rzymskim, twardym, bezwzględnym, można powiedzieć. Tak jakby się spodziewał po żenianinach. Chociaż regionę. tutaj w Biblii napisane jest, że był pobożny i bogobojny z całym swoim domem. Hmm. Następnie mamy napisane, że ujrzał w widzeniu anioła pewnego pewnego dnia i ten anioł powiedział mu, aby posłał kogoś do Jopy, gdzie przebywa Piotr, aby ten Piotr przyszedł do niego i opowiedział mu słowa Boże. I tutaj jest takie dwukierunkowe działanie. Bóg działa. Jednocześnie i na Korneliusza, i na Piotra. A Piotr, co przeżywa właściwie w tym samym czasie? No, Piotr przeżywa, czy wie jedno, że Korneliusz to jest no, Pogań, to nie jest Żyd, to nie jest, nie jest Żyd na podstawie obrzeski i tak dalej. To jest i ktoś pra... obcy, może dobry, tak. ale. Ale Dobry, takie... ale obcy tak. i tak dalej. On raczej nie powinien nic wspólnego z nim mieć. No i dlatego też Bóg musiał osobiście zareagować. To było tak wpojone takie zrozumienie, ta wyższość narodu izraelskiego, że Bóg musiał zareagować i otrzymał widzenie. Jest powiedziane, zobaczył prześcieradło i tam różne płazy, gady i, i tak dalej. I powiedziano mu było, żeż i jedz. A Piotr odpowiedział, żadną miarą. To na pewno nie jest od Boga, a chyba widzenie tak w pierwszej tak. chwili mógł pomyśleć. Ja, ja wiem lepiej. Tak, ja wiem lepiej, ja nic nieczystego nie będę jadł. Wiecie, to już było w czasach apostolskich. Niektórzy uważają, że to już wtedy wszystko można było spożywać. Nie. Tam jest podkreślone, nic nieczystego, tak jak to jest zapisane w trzeciej księdze Mojżesza w jedenastym rozdziale, czyste i nieczyste, zresztą już przy potopie i nie będę tego jadł, bo jest to zabronione, nie, nieodpowiednie do spożywania, tak. No i dlatego też Bóg musiał dalej reagować i zareagował i między innymi w 28 wierszu jest powiedziane, lecz Bóg dał mi znak, że to był tylko znak jakiś, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym albo nieczystym. Że to nie chodziło o pokarm. Nie chodzi właśnie o... No, nie chodziło tylko... o, o, o czyste i nieczyste w sensie pokarmu, ale tu chodzi, żebym nie nazywał człowieka jakiegokolwiek nie nazywał czy nie traktował jako nieczysty. Apostoł Piotr dał się przekonać, udał się tam do domu i co chyba było wielkim zdumieniem dla niego, czytamy o tym w dziesiątym rozdziale i w 44. wierszu. A Piotr jeszcze mówił te słowa Wstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I na, I na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Więc były to bardzo wielkie przeżycia dla Piotra. Nie dość, że musiał pójść do, i udał się do pogan, a tam przekonał się, że to Bóg jeszcze zsyła Ducha Świętego na. Takich to ludzi. I to go przekonało. Co o tym wydarzeniu, bo to się rozniosło, yy, sądzili jego bracia w zborze w Jerozolimie. Jest napisane w 11 rozdziale, że kiedy Piotr przybył do Jerozolimy, stawiali mu zarzuty rodowici Żydzi, że spotkał się z tymi poganami i jadł z nimi. Na dywanik go wzięli. Tak. Yy, czyli... Yy, Przyzwyczajenia i przekonania jakieś tam wpojone no, kierują naszym życiem, naszym postępowaniem, naszym działaniem. A czasem może dobrze byłoby stanąć obok i popatrzeć na siebie, na to, co robię, co mówię, bo chyba niekoniecznie. A może, a może koniecznie Pan Bóg nam spuszcza takie prześcieradła, żeby wstrząsnąć nami i chce nam coś powiedzieć. Pomyśl o, o sobie, człowieku. Nie kieruj się utartymi schematami. Tak. I tu bardzo ważne jest również to, że żeby słuchać, co Bóg ma do powiedzenia, co Duch Święty ma do powiedzenia. Także tym zborem wczesnochrześcijańskim, nie tylko wczesnochrześcijańskim, faktycznie kierował Duch Święty. Mamy wiele przykładów. Upodobało się Duchowi Świętemu i nam. Także tu w tej sytuacji również Duch Święty zareagował i dopiero... Autorytet boski ducha świętego był w stanie w jakiś sposób Piotra czy też podobnych ludzi Piotrowi no, zmienić. Całe szczęście, że zborownicy w Jerozolimie dali się przekonać świadectwu apostoła Piotra no i działaniu ducha świętego. A co powiedzieli, to my przeczytajmy. W 11 rozdziale i w 18 wierszu. A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc, tak więc, i Poganom dał Bóg upamiętanie, upamiętanie ku żywotowi. To jest piękny przykład, jak z, z jednej skrajności, no można powiedzieć, w drugą skrajność przechodzą. Napominali apostoła Piotra, byli przeciwni, a tu zaczynają. Wielbić Boga. Obyśmy i my potrafili przyznać, nie miałem racji, kiedy otwieramy Boże Słowo, kiedy słyszymy Jego głos i uwielbić Boga za to, że objawia się całkiem, czasem całkiem zupełnie inaczej niż wyobrażamy sobie to. Nie tylko były takie wspaniałe historie i wydarzenia w tym kościele wczesnochrześcijańskim, ale były i smutne, ciężkie. Były też prześladowania. Chociażby Saul, Szaweł, no, postawił sobie taki Cel, że zlikwiduje tych naśladowców Chrystusa, bo to tylko jakiś niepotrzebny bałagan w tym uporządkowanym życiu Żydów wprowadza. Jak, jaki był wynik tych prześladowań, tej Jego działalności? takiej niedobrej dzisiaj, byśmy powiedzieli. No, częstokroć wynikiem no, jakichś złych rzeczy Bóg to obraca w korzyść. Było w Jerozolimie prześladowanie. Oni wszyscy gromadzili się do Jerozolimy, a mieli z poselstwem jeść na cały świat. I prześladowanie spowodowało, że z Jerozolimy się rozproszyli. Między innymi poszli do Antiochi, do wielu innych i dzięki temu prawda yy, o zbawieniu Ewangelia mogła tam docierać i dotarła. Yy, tak, ale ci, którzy yy, uciekali z Jerozolimy, żeby zachować życie, yy, w tejże Antiochi i w innych miastach yy, zwracali się do do swoich bliskich. Rozmawiali ze swoimi pobratymcami. Nie tylko z Żydami, a może z Żydami, ale nie, trochę innego pochodzenia, greckiego czy innego. I właściwie można powiedzieć, że to ci uciekający byli Tymi pierwszymi misjonarzami, prekursorami opowiadania innym, nie tylko Żydom. No bo Pan Bóg tak to robi, że używa okoliczności i używa zwykłych ludzi. Jak rozumiemy, w ten rozwój chrześcijaństwa nie nastąpił dzięki dwunastu apostołom, tylko dzięki temu, że ludzie wierzyli Bogu, i naprzód. I każdy indywidualnie służył. No przecież dwunastu apostołów nie dotarłoby do wszystkich. To mi jedno podkreślić: no, ogromne zaangażowanie, wiarę tych, którzy uciekli. Co oni mogli powiedzieć? Prześladowania spowodowały, że musieliśmy domy zostawić, wszystko zostawić i uciec gdzieś. I właściwie, przepraszam, mogliby powiedzieć, to my już mamy wszystkiego dosyć tak. i nie będziemy na wszelki wypadek nic mówić. Bo nas to samo tam spotka. A jednak z A jednak, pełną tak. wiarą oczywiście działali, kazali, głosili Ewangelię. Do, do tego stopnia, że tam właśnie w Antiochii wymyślili dla nich takie przezwisko. Dla tych po raz pierwszy nazwali ich chrześcijanami. Tam właśnie nazwano chrześcijanami, czyli naśladowcami Chrystusa. Chrystusa. Też możemy Nie. powiedzieć, Chrystusowcy. Tak. Taki, taki popularne, tak. co przekształciło się w chrześcijanie y, na, y, teraz taka refleksja. Czy o nas tak ludzie mówią? Czy widzą, że my naśladujemy Chrystusa? Że jesteśmy z nim w łączności, że mimo różnych kłopotów, trosk y, y, zdrowotnych i, i, i nie tylko zdrowotnych, mówimy: Pan Bóg jest dobry. Pan Jezus mnie prowadzi. Ja mu ufam. Czy to widać? Ja myślę, że właśnie sednem w tym jest to, żebyśmy. Właśnie w tych problemach, różnych trudnościach mieli zawsze skierowany wzrok na Boga, zawsze się do niego zwracali w naszych trudnościach. Nie patrzeć na siebie, na swoje postępowanie, tylko na Boga, i wtedy to życie będzie owocem nasz, nasz, naszego kontaktu z Bogiem. Możemy jeszcze inną rzecz, no, ważną, powiedzieć. Tam na pewno docierała do nich jakaś informacja o Jezusie, kim był Jezus. I obserwowali później tych, no, naśladowców Jezusa i widzieli, oni się podobnie zachowują, jak się zachowywał Jezus Chrystus. I dlatego jest bardzo ważne również to, żeby ludzie patrząc na nas, no, widzieli w naszym postępowaniu, w naszym życiu, że zachowujemy się tak i czynimy tak, jak Jezus Chrystus. Kolejna Fala tych prześladowań, tym razem ze strony Heroda doprowadziła do uwięzienia Apostoła Piotra. Bardzo, w bardzo barwny sposób jest to opisane w księdze dziejów apostolskich. Przypomnijmy sobie to, jak wyglądało to uwięzienie, bo już raz cudownie został wyzwolony z tego więzienia, wy, wyprowadzony. Więc y, król, mając to na uwadze, y, podjął pewne środki. Strzegło go czt czterech żołnierzy podczas czterech zmian nocnych, czyli... Żeby ból, się nie zmęczyli, ta, 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 tak, jeszcze. Y, dwóch było przy Piotrze Skutych razem z nim łańcuchami, a dwóch stało przy drzwiach jeszcze. Y, czyli pilnowany był rzeczywiście mocno. Tu możemy też podkreślić, że Herod i cała rodzina Herodów to nie byli Żydzi, to byli Judejczycy. To byli ludzie no, jakby z innego kręgu i za wszelką cenę chcieli pozyskać sobie Żydów. Herod Wielki, to był, to był dziadek tego, o którym dzisiaj mówimy, zbudował świątynię piękną, żeby pozyskać Żydów. I prześladował też Żydów, to ten chciał podobną zyskać poparcie czy autorytet wśród Żydów prześladowaniami chrześcijan. Co robili w czasie tego uwięzienia jego współbracia? Czy schowali się i narzekali, że no, mamy ciężko? Modlili się nieustannie za niego, jest napisane w piątym wersecie 12 rozdziału. Modlili się w tej sprawie. Bardzo ciekawa jest reakcja samego Piotra. No, nie wiem, czy bym tak potrafił. Czytamy o tym w piątym wierszu. Przepraszam, w szóstym wierszu 12 rozdziału. Spał między dwoma żołnierzami. Skuty łańcuchami. Hmm. Czy bylibyśmy w takiej sytuacji yy, no, zdolni zasnąć spokojnie i, i wypoczywać? Tak. No ale przecież jest napisane, że oni się za niego modlili. No, ale... no, mógł wiedzieć, mógł nie wiedzieć. Ale to człowiek czuje. Yy. Tak. Ja muszę powiedzieć, że byłam w różnych sytuacjach. Kilka razy byłam w sytuacjach takich właśnie trochę niebezpiecznych. O tym wiedzieli moi przyjaciele i się za mnie modlili. I ja czułam, po prostu czułam taki pokój, taką bliskość Bożą. Ja myślę, że to właśnie spotkało Piotra. Tak. Że Bóg był tak blisko tak. niego, że on miał pokój, który przewyższa roz wszelki rozum, jak jest napisane my, w Piśmie My często w, w takich sytuacjach, no... Yy. Załamujemy się, nic nie widzimy, ciemno przed oczami, nic nie słyszymy, y, twoga w sercu. No i co to będzie, co to będzie. Tym bardziej, A. że Piotr zdawał sobie sprawę, tak. że jutro będzie egzekucja. Tak. Uwięziony był, tak jak była egzekucja w stosunku do Jakuba. Niestety, tak. Że pewnie go to samo czeka. i Jutro go wyprowadzą i, 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 i no, uśmiercą. A jednak mimo to y, czytamy, że on spokojnie spał. Tak jak Daniel, jak był wśród lwów, tych drapieżnych zwierząt, to gdzieś tam jest opisane, że y, wszyscy, ten król nie spokojnie spał, a Daniel tam wśród tych zwierząt było dobrze. Tak, jak, spokojnie jak, jak spał. wielka. Mocy z tego Bożego tak. pokoju, który mhm. daje każdemu człowiekowi. Nam też dzisiaj chce dać pokój do serca, do myśli. Myślę też, że ta postawa Piotra, że spał w więzieniu tak spokojnie, była wynikiem również doświadczeń, jakie w życiu przeszedł. Jak czytamy wcześniej o sprawozdanie o Piotrze w Biblii, to no, mamy różne jego chwile i te, te w których był jakby można powiedzieć pełen ducha również, ale również i te jego upadki, ten smutny, smutna historia jego zaparcia się u Pana Jezusa. Ja myślę, że te doświadczenia wszystkie nauczyły go właśnie, nauczyły go wielu cennych lekcji, że on mógł wzrastać w łasce, mógł poznawać przez to Chrystusa bardziej, mógł wiedzieć, jaki on jest i to mu dawało ten spokój taki w duszy, że, że on, on znał Chrystusa osobiście. I chyba po tych... Doświadczeniach z tym prześcieradem i z tymi wszystkimi brzydkimi zwierzętami, nie dzielił już ludzi na lepszych czy gorszych. Ciekawe, czy tych żołnierzy miłował wtedy, co go pilnowali. Czy był w stanie? Czy był w stanie miłować Heroda, który go uwięził i Miał zamiar go stracić. Ale być może te mocne, takie doświadczenia bezpośrednio przekazane przez, przez Boga nauczyły go, że jedynie w Bogu jest nasza ufność, cóż mi może uczynić człowiek. Tu warto jeszcze jedną rzecz podkreślić. Żyjemy w czasie jak Biblia to określa w czasie końca, i w księdze Daniela mamy podkreślone, że będzie ucisk, jakiego nigdy nie było. I dlatego z tych doświadczeń zboru wczesnego powinniśmy uczyć się. To już Magda podkreśliła, że wtedy cały zbór się modlił, działali i szczególnie w obecnym czasie, trudnym czasie, nie trzeba nas o tym przekonywać. I jest zapow zapowiedź, że jeszcze trudniejsze czasy nadejdą. Więc uczmy się od z tych doświadczeń dla nas dzisiaj. A mianowicie, że, żebyśmy ufali Bogu, modlili się, działali i wierzyli, że Bóg właściwie zareaguje zgodnie z swoją no, wolą, mądrością. No, no właśnie. Ufając i modląc się, to wypatrujemy takiego pozytywnego, wspaniałego końca. A żeby nie było tak całkiem różowo, to były też i smutne przypadki, jak chociażby wspomnianego już wcześniej Jakuba, który został stracony. Czyżby w jego przypadku zbór się nie modlił, albo czyżby ten przywódca Kościoła, no był jakiś taki kiepski, że Pan Bóg postanowił go usunąć? Chyba nie możemy tak. takimi kategoriami myśleć i, i, i operować. Ale jak sobie poradzić z tym, że jeden jest uzdrowiony? Drugi nie. Jeden żyje długo i szczęśliwie, a drugi ma zawsze, jak to się popularnie mówi, podgórkę i stale kłopoty ma. Chociaż, właśnie wracam do tego, i on, i Zbór się modli i mają łączność z, z Panem. Jak sobie z tym poradzić? Bo no, nas też to spotyka. To nie jest nic nic nowego. Tam właśnie są te opisy. Jeden cudownie uratowany z więzienia, drugi stracony. Myślę, że nam jakoś dosyć łatwo sobie poradzić ze śmiercią apostołów, bo to się wydarzyło dwa tysiące lat temu. No, to ale, byli oni, a nie my. Ale jeśli mamy w najbliższym otoczeniu, dziecko, rodzica, przyjaciela, szczególnie jeśli są to osoby, które cierpią tak, no tak jak mówiłeś, tak niewinnie. To ja muszę powiedzieć, że nigdy nie miałam z tym problemu, ale ostatnio naprawdę zaczęłam poważnie o tym myśleć. Bo zdarzają się rzeczy, które chce się powiedzieć naprawdę już dosyć. Już naprawdę wystarczy. I ja mam taką odpowiedź. Znalazłam odpowiedź. Więc jest to wam podzielę. Odpowiedzią jest bliska łączność z Bogiem. Dlatego, że jeśli człowiek ma bliską łączność z Bogiem, jeśli mu wygada się, jeśli z Bogiem przerabia to, co, co ma na sercu, to takie jakby te inne rzeczy tracą na tej bolącej wyrazistości. Tak. Życie ziemskie pełne jest trosk. Takie jest. Jak śpiewamy w jednej, w jednej pieśni. Ale czy jesteśmy w stanie spojrzeć trochę dalej, trochę wyżej, poza te kłopoty, poza te choroby i no trudności dnia codziennego? Bo Pan Bóg pokazuje nam coś, co jest dalej i wyżej. Podnoście głowy, patrzcie dalej, patrzcie wyżej. Tu będą kłopoty, będą problemy, będą. Troski, których niestety nie rozwiążemy wszystkich, ale to nie powinno zachwiać naszego zaufania do Bożych obietnic, że On szykuje dom i na progu tego domu czeka z otwartymi ramionami i chce powiedzieć: Witam Was, dzieci. W domu. W domu. Nareszcie jesteście w domu. I to jest ważne. A po drodze, że się potykamy, yy, kaleczymy, jest nam albo gorąco, albo zimno, to są tylko takie małe, yy, jak to jest? Utrapienia teraźniejszego czasu. I należy się skupić na ojczyźnie, która jest w niebie, yy, a nie tu. Tak. To jest dobra odpowiedź. Uznaję ją. <noise> Mówiliśmy wiele o tych szczególnych doświadczeniach apostoła Piotra, gdzie musiał przekonać się, że Bóg miłuje wszystkich ludzi. Niby to jest proste i oczywiste, ale jakże mocno Pan Bóg musiał przemawiać do apostoła Piotra. Podobne myśli są zawarte w liście do Efesjan, W drugim rozdziale od 11 wiersza do 19, ale przeczytajmy trzy ostatnie od 17 do 19 wiersza, co apostoł Paweł pisze na ten temat. I przyszedłszy zjasnował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. I tu chciałby się powiedzieć chwała Bogu i dziękujemy, że i my nie jesteśmy obcymi, ale jesteśmy współdomownikami, jesteśmy Mu bliskimi. Ba, jesteśmy jego dziećmi. On zwiastował pokój wszystkim. Nam też. I mimo tego, że czasem mamy kłopoty, trudności, że nam jest ciężko, to niech ten pokój wypełnia nasze umysły, nasze serca. Nie jesteśmy obcymi, nie jesteśmy przychodniami czy przechodniami. Jesteśmy współobywatelami świętych i domownikami Boga. I bardzo ważne też będzie dla nas, jako dla naśladowców Chrystusa, każdego człowieka widzieć jako dziecko Boże. I tych, którzy przychodzą z Bliskiego Wschodu, uciekają przed prześladowaniami, czy różne inne rzeczy, żebyśmy w każdym widzieli Kandydata do Królestwa Bożego, dziecko Boże. I w sąsiedzi... Nie robili różnicy, tak jak tam tak. w pewnym momencie to się pojawiało. I w sąsiedzie z zapłota też, też, żeby widzieć bratnią duszę. Żebyśmy byli otwarci za te wspaniałe słowa. Podziękujmy mu. Panie Boże, chciałbym Ci bardzo podziękować za czas studium nad Twoim słowem. Za to, że mogliśmy czytać te historie, właśnie które przeżył apostoł Piotr. Dziękujemy Ci szczególnie za tą prawdę, jaką objawiłeś wtedy w tamtym koście... w kościele wczesnochrześcijańskim. Prawdę, że wszyscy mają dostęp do Ciebie w jednym duchu, że każdy wierzący w Jezusa Chrystusa może nazwać się Synem, Bo... Synem Bożym. Prosimy Cię, aby ta prawda była również ważna dla nas dzisiaj, abyśmy o niej pamiętali. po Bogosław, proszę. Całe to dzisiejsze, dzisiejsze studium w imieniu Pana Jezusa. Amen. 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 Zapraszam na kolejne studium biblijne, które będzie już za tydzień, a jego tematem będzie pierwsza podróż misyjna apostoła Pawła. A więc też ważna i wielka postać Nowego Testamentu. Dzisiaj było o Piotrze, za tydzień o apostole Pawle. Zapraszam.